Chciałbym jeszcze do tego podłączyć Guzika. Guzik, bo wy też mieliście dzisiaj spotkanie na parkingu, na live'ie u Machonka, razem z Kaczorem i też widziałem, że mieliście jakieś pomiędzy sobą niesnacki. Znaczy, no jakie niesnacki? No w sensie, wiesz, no, ja szukałem akredytacji i widziałem, że chłopaki idą do góry. Guzik szukał k***ów, napalił tam live jakiś bzdur. Błagam cię, stary, jeżeli... Nie, błagaj mnie, pytałem cię, jeżeli pytałem. Nie, nie zaczynaj mi to manić. Nie zaczynaj mi to manić, bo nie lubię, jak ktoś kłamie. Więc nie zaczynaj mi to manić, bo możemy pójść w tą gierkę dalej i za chwilę... Jak chcesz w tą gierkę iść? No jeżeli chcesz w tą gierkę, to ja nie mam problemu. Za chwilę mogę powiedzieć, że to nie było piwo bezalkoholowe i waliłeś harnasia na tylnych siedzeniach. Mogę powiedzieć, ale powiem. To powiem. Ty jesteś typowa lura. No, ale stary, mówisz, że jestem... Następny. Lajków. No, czyli inny. Dobra, chcę walkę następną z tym grubasem. No to się ustaw w kolejce, bo po mojej walce... Z tym bażantem. Ja jestem pierwszy, musisz poczekać za mną. Po walce z Kalesonem mam jeszcze... Koleczkę, paru lekcji, a potem mogę ciebie... Wow! Najpierw to pójść na trening, bo pewnie machniesz 3 razy ręką. I Kaszanka, spaliłeś Martadela, mogę się ustawić do kolejki? Spaliłeś pół paki ślubu, piłeś browarka. Martadela. W internecie, że od roku czasu jesteś czysty, a jesteś alkoholikiem. Jak masz problem z alkoholem, to idź do specjalisty, a nie walisz w chuja ludziom, że ty jesteś czysty. Schowałeś się w samochodzie, na tylnej kanapie mojego samochodu, jeszcze wchodzę, mówię, ale jebie browarem, a ty masz live'a? Skasuj to z internetu, przecież są szoty z tego. Kurwa. Wow, Martadela, jesteś przechujnie. Możesz mnie nazywać jak chcesz. Ja pierdolę. Możesz mnie nazywać jak chcesz, to chuja mi to lata. Martadelka, jesteś dobry, ja ci powiem, kurwa. A, nie lubię Martadeli. Ty byś się nadawał na prokuratora, kurwa, normalnie. Ja? Martadela. Dlaczego? Tragedia jest. Na prokuratora, no dobra. Z kamerą na przyjaciela leci i pali Jana. Martadelka. Na jakiego przyjaciela? Żebyś nie był moim przyjacielem, to byś musiał sobie. Nie ta liga. Mała. Ta liga! Przecież Lamusie, ty masz gruba świnio, kurwa zmęczony, odmówienia. A ty, kurwa, weź ze mną do stary, no, Lamusie rozjebał, mi tu jest, ses, fajnie mi się tu siedzieć. Martadelka, przyjesz cię, zjem, w sekundę. Chodź. Jak się spotkamy, kurwa. No, ale no kurwa, jak mam, jak mnie k***niaki trzymają, no puść mnie. Ale może ty, Hubert, zaprosisz do... Do face to face, zapraszam, panowie. Zróbmy pierwszy. Jazda, zaczynamy! Tamtędy. Tylko Kaczor, zostaw coś dla mnie, proszę się. Ty chodź staj, a Kaczor staje w stanie. Tylko panowie, pamiętajcie, macie walkę za 5 dni. Kaczor, weź na stanie. Dajesz, Kaczor, lecisz. Z buta! Face to face, panowie, zapraszam do face to face. O k***a. Bolało? Nie, luz. Tylko nie bij już, Kaczor, nie bij. Dobra, panowie. Oddaliście sobie porazie? Porazie, siadamy. Ogólnie chciałbym teraz przypomnieć, że starcie hejtera i Kaczora odbędzie się, słuchajcie, pierwszy raz w historii polskich free fightów na zasadach na gołe pięści. Czekaj, bo to jest mało tego. Daj mu Nikola powiedzieć. Niech mówi. Nikola, daj mu powiedzieć, spokojnie. Tylko nie odpierdolaj, Kaczor, spokojnie, kurwa, ty. Bo tam jest M4, jak chcesz rzucać, to musisz być trzeźwy. Dalony, żeby trafić. Dobra, panowie, siadajcie. Uważajcie na samochody, kurwa. Uważajcie na samochody, proszę, nie rzucajcie. Dobra, tymi puszkami. Czy mogę prosić ten mikrofon? Bo tam są samochody, Kaczor, nie rzucaj. Albo, nie wiem, odjedźmy może nimi. Będziemy się dzielić. Tak. Nikola, nie. Kaczor, kurwa. Ej, weźcie ten. Samochody, ciężko się celuje, naprawdę. Czekaj, ograniczcie itemki na stole, itemki tak. Na stole do zera przy Kaczorze. Dobra. Hejter, jak możesz skomentować, co tu zaszło pomiędzy twoim rywalem? Co moim zdaniem to jest troszeczkę za dużo, nie? Ja nie wiem, czy ten człowiek się w ogóle...